Witam wszystkich serdecznie w 26 odcinku Odpowiedzi na Pytania. Myślę, że można zacząć. Najpierw powiem, że tam znowu wykasowałem jeden komentarz, ponieważ pan napisał, że mu się filmy podobają. Ale jak patrzył na mój nos, jak dotykam tego nosa, nos mnie swędzi, więc będzie myślał, że chce się z nim pokłócić. To powiedział, że się źle czuje, źle się poczuł i przestanie oglądać, więc ten pan już pod tym kątem nie będzie komentował filmów na kanale Szachowy Uniwersytet. No cóż, no dotykam nosa, swędzi mnie, nie tylko nosa dotykam, aczkolwiek to nie ja jestem bohaterem filmów, tylko bohaterem filmów są szachy. Dobra, idziemy do konkretów. Pan Kur, w książce Myśl jak arcymistrz też jest ta partia. No ja odpowiem jeszcze raz, że po prostu ja na to pytanie no daję partie, różne partie. Czasem mi ktoś poprosi jakąś partię, to ją skomentuję, ale mam takie, te mam, żeby partię skomentować, ja muszę przygotować do komentarza, chciałem powiedzieć, do druku, muszę ją wybrać taką partię, obejrzeć, nanieść uwagi debiutowe, tam sprawdzić w bazie, co kto grał, wyszukać kluczowe momenty, nanieść część czołek i tak, i dopiero potem mogę komentować, więc tam w tej chwili 180 partii chyba czeka w pierwszym zbiorze, a w następnym trochę więcej czeka. I wrzuciłem tam. Jedną partię będzie niespodzianka. Pan Przemysław, witam. Tego nie przewidziałem, oddać wieżę za konika przy przewadze. To chyba jeszcze raz odpowiadam niechcący, przepraszam. Ale, no, panie Przemysławie, likwidujemy kontrę przeciwnika. Likwidujemy, przeciwnik nam nie pogra. Tu pan Marek Gomola. Bardzo ciekawy napisał. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Marku. Zamatowanie samego króla skoczkiem, gońcem i królem nie jest łatwe dla amatora. Tak, panie Marku, polecam mój film o matowaniu gońcem i skoczkiem. Wyłożyłem, jak to się robi. Pokazałem, nie widziałem w internecie równie dobrego wykładu o matowaniu gońcem i skoczkiem. Ja pokazałem. Pokazałem, jak chodzi król. Pokazałem, że zaczynamy od pozycji, którą łatwo zapamiętać. Pokazałem, jak chodzi koń. Pokazałem, jak chodzi koń. Tak, tak, dokładnie tak. Pokazałem, jak chodzi król. I pokazałem, że goniec wykonuje czynności pomocnicze. Jest to bardzo dobrze wyłożone. Nie będę się wyśmiewał ani, bo to nieładnie, z tych, co po polsku i po angielsku to tłumaczą. Polecam wyszukanie, jak tego uczy Aleksandra Castaigniuk, dzieci 7, 8, 9-letnie, nie wiem dokładnie ile, we Francji pod Paryżem. Tam prowadzi, czy prowadziła szkołę dla dzieci dyplomatów rosyjskich albo coś podobnego. Proszę zobaczyć, jak ona uczy matowania gońcem i skoczkiem. Ona od razu od dzieci oczekuje zgadywania ruchów. Ale arcymistrzowie nie powinni mieć z tym problemu. Panie Marku, problem olbrzymi miał Szipow, kiedy grał taki 11-godzinny turniej grał i tam miał problem, robił to bardzo niemetodycznie i w moim odczuciu przekroczył 50 posunięć, ale nie chciało mi się liczyć tego sprawdzać. W październiku grał w takim długim turnieju. W końcu zamatował, bo przeciwnik źle się bronił.
ale robił to niemetodycznie. Jednak zdarzały się wpadki, gdy to się nie udało, na przykład Włodzimierz Niepiszyn nie umiał wygrać z Robertem Kępińskim w 2001 roku i po 171 nastąpiło remis. Panie Marku, ja nie pamiętam, czy to był 2001, czy nie rok, dwa wcześniej. W każdym bądź razie miało to miejsce podczas turnieju w Koszalinie. Anna Uszenina nie potrafiła wygrać w 13 roku z Olgą Girią. Anna Uszenina była mistrzynią świata kobiet. Czy mógłby Pan od czasu do czasu omawiać różne inne wpadki w szachach? Panie Marku, żąda Pan ode mnie za wiele. Szczerze mówiąc, że nie mam czasu śledzić takich wpadek. Nie, panie Marku, jest to niebezpieczne. Kiedyś była partia Szirowa z Morozziewiczem. Była partia Szirowa z Morozziewiczem. I tutaj zaraz sobie przypomnę pozycję. Była to końcówka wieżowa tego typu. Pokazuję tylko ideę. Może tu przesunę. Jeszcze tu. I z jakichś przyczyn ten nie zagrał tu. Nie pamiętam. Ojojoj, bo chyba popsuję pozycję. Obaj przeoczyli motyw, w każdym bądź razie tego typu. A może rzeczywiście, może... To była końcówka wieżowa, ale chcę pokazać motyw. Aha, już wiem, jaki motyw. Przeoczyli motyw, że ten chyba nie wziął piona, że powinien wziąć piona i po szachu odejść tu. Nie można bić wieży. Mechanizm ten był. Mechanizm ten był. Ja pokazałem, że Morozziewicz i Morozziewicz i Szirow przeoczyli, jeden i drugi przeoczyli. To potem się śmiano ze mnie, znaczy nie śmiano się, zarzucano mi, że to ja się wyśmiewam z arcymistrzów. Ja zasugerowałem, że właśnie Morozziewicz i Szirow, którzy świetnie grali kombinacyjnie, nie mieli najwyższych wyników z uwagi na słabą technikę gry końcowej. Co ciekawe, rok temu w szachach szybkich motyw był taki, nieważne jak to stoi, to można dostawić jakieś pionki jeszcze. Maksym Waszyla Graf nie dał szacha. A tutaj, o, kiedy stoi tak, to po tym szachu król musi odejść i pion dochodzi. I wieża nie zdąży, i król nie zdąży. Jeszcze raz pokazuję. Maksym Waszyla Graf nie dał szacha. No była to partia szybka na 5 czy na 3 minuty, nie pamiętam. Jednakże jest to taki elementarz taktyczny w końcówkach wieżowych, panie Marku, że no nie sposób, nie sposób. Natomiast no, ja takie lapsusy pokazuję, kiedy się zdarzają w partiach komentowanych, panie Marku, i od czasu do czasu pokazuję, że arcymistrz się pomylił. Także, panie Marku, no, od czasu do czasu pokazuję, ale nie mam takiej rubryki. Mógłbym zrobić zakładkę, ale to jest, panie Marku, ja mam tych zakładek ze 200 i tak ludzie narzekają, że ciężko jest zorientować się. Mam tych zakładek całe mnóstwo. Pan Piotr Błaszyński, w swoim imieniu jako mieszkańca Szczecina oświadczam, że podoba mi się używanie sformułowania leci na Szczecin. Bardzo się cieszę, panie Piotrze, od razu panu odpowiem, żeby pan jeszcze raz rzucił okiem na to rozdanie, bo tam jak przeciwnik ma damę atutową, a ja za nią dziesiątkę, która jest drugą kartą według starszeństwa, to jak on położy damę, to ja nie kładę dziesiątki i dziesiątka robi się kartą najstarszą. Jak on nie położy damę i bierze lewe, jak on nie położy damę,
to ja kładę dziesiątkę i biorę nią lewy. To się nazywa promocja atutowa, taka sztuczka taktyczna, tak jak taki szwindel szachowy, panie Piotrze. Pan jeszcze raz to przemyśli, bardzo pana proszę, bo to warto się tego nauczyć. Pan Przemysław, oj jak zakomentował. Witam, dlaczego w Rosji zabrakło Coca-Coli? Zużyto na odzewianie starych mistrzów, to mały żart, ale faktycznie nie mają Rosjanie kim grać. No nie mają. Ani Rosjanie, ani Rosjanki nie mają kim grać. Tam znowu mieli jakieś sukcesy w tych mistrzostwach juniorów, ale no nie ma dalszego przełożenia. Artiemow wpada na turniejach jak Kafka. Możemy 100 lat czekać na podobny pojedynek. Mi to się marzy zobaczenie dziecięcego pojedynku Korczno i Spaski z komentarzem. Panie Przemysławie, sprawdziłem w bazach, znalazłem jedną partię. Pierwszą partię Spaskiego z Korcznojem znalazłem. Ale ta książka jest w jednej z dwóch książek. Albo o maleńkich dla bolszych. Albo w drugiej książce. Nie pamiętam tytułu. Albo ta druga chyba jest książką Karta. Nie, to nie może być książka Karta, bo Kart uczył... chociaż licho wie. Kart uczył we Lwowie. Romaniszyna, Bielawskiego, Michalczyszyna. A Zak uczył w Leningradzie, w Piotrogrodzie, jak to woli. To powinno być w książce Zaka, panie... Przemysławie, poszukam te partie, przepraszam, i jak znajdę, to pokażę. Natomiast tamtą partię 12-posunięciową wyciągnąłem. Czy w obronie sycylijskiej jest najwięcej tasiemców? Pan Radosław Szach. Panie Radosławie, no znowu mnie nas swędzi. Widzi pan, jakie pan wywołuje u mnie emocje. W obronie sycylijskiej tych tasiemców jest... Nie liczyłem. Może być... Zależy to, co rozumiem przez tasiemiec. No. Tasiemiec to powinien być forsowny wariant, gdzie... No, na przykład w obronie Karokan, żeby daleko nie szukać. W zasadzie, jak ktoś chce grać główny wariant, tu z nadzieją, że nie zagra skoczek BD7. Ojej. Ręka mi drgnęła. I dotąd się robi ruchy bezmyślne. Tu można zagrać o takę, takę, czy o takę, równocenne ruchy. I dalej, czyli to jest w pewnym sensie tasiemiec, a potem jeszcze się tasiemce przedłużają. Pytanie trudne. Myślę, że nie ilość, bo na przykład warianty Botwinnika, chociaż była taka jedna partia w D85. W D85 jest mnóstwo, gdzie wzmocnienie było w 36 ruchu i nie wiem, czy to był Harłow, Nowikow, czy coś, czy Nowikow, Harłow, nie pamiętam. Było to już w końcówce. Ruch pionkiem. W końcówce gońcowej chyba było w obronie Grünfelda wzmocnienie. Pan Raf kurza twarz, co to znaczy kurza twarz, nie wiem. Jakbym nie zaspał, to bym zagrał z panem symultankę, no ale przez panie Rafie, no co ja to poradzę. Przy okazji powiem, że transmisję mam poniedziałek, środa, piątek. Piątek koło 21.00 gram z widzami. W poniedziałek o 18.00 turniej, potem odpowiadam na pytania i w środę rano wykład, może partia i symultanka, tak mniej więcej. Taki mniej więcej mamy gry plan. Pan Bogdan Chojnacki, hetman idzie, gdzie go nie chcą. Bardzo ładnie, panie Bogdanie, pan skomentuje. A, gdzie go chcą, przepraszam, gdzie go chcą. Oczywiście, no poszedł tak, że został zbity. Być może wypadł, bo to się może zdarzyć. Pan Paweł Kozielski, ten film jest niem. Zapomniał pan włączyć chyba mikrofon. Doskonała diagnoza, panie Pawle. Zapomniałem włączyć mikrofon, wysłałem go. A potem
już nie chciało mi się wycofywać. Myślę, że jeden film niemy mogę mieć. Maciuś będzie próbował odcyfrować, bo wszystkie moje filmy. A z ruchu warg można odczytać, co mówiłem, mam bardzo wyraźne ruchy warg. Pan Piotr Głaszyński. Ja tylko zaznaczę sobie ulubiony moment 24.0 i nic więcej nie napiszę, bo pan prosił. Panie Piotrze, może być takiego momentu już nie być, bo zrezygnowałem z serweru IDHS. Nawgrywałem, dzisiaj nagram nowe. Jeszcze będę na ChessBase'ie, ale z ChessBase'a też mogę zrezygnować, jeżeli ChessBase mnie zasmuci. Pan Przemysław Grabowski. Witam, nie jestem pewien, co z głosem na filmie. Pozdrawiam. Panie Przemysławie, proszę zrobić głośniej. Pan Przemysław. Witam, to już Kasparowska jesień, a ja cieszę się, bo w końcu zobaczyłem prawie na żywo, jak grał nasz Duduś. Gra faktycznie, chłopak ma talent. Gryszczukowi trzeba pogratulować Hamburga, ale jakoś nie wierzę, kto by wygrał turniej pretendentów. Też ma Gryszczukowską jesień. Pozdrawiam. Panie Przemysławie, tam będzie wielka polityka w turnieju pretendentów. Pan Filipek 109. Bez głosu trochę słabo. A dlaczego, panie Filipku? No przecież ten, co mówił, że nosa dotykam, to patrzy tylko na obraz, panie Filipku. No mogę mu chyba zrobić przyjemność i nagrać film bez głosu. Panie Filipku, raz na 2 lata z haczykiem mogę tak zrobić. Pan Alex Foley, brak głosu. Zgadza się. Pan Paweł Baranowski. Dzień dobry, panie Piotrze. Cykl spotkań internetowych jest dobry, pozdrawiam. To się cieszę, panie Pawle, że panu się podoba. Jest pan pierwszą osobą, która to akceptuje. I przeprasza pan Paweł, że musiał opuścić z przyczyn obiektywnych. Panie Pawle, no trudno. 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 Pan Marek Gomola. Witam, panie Piotrze. W szachach pierwsze posunięcia wykonują białe. Czy gdyby umówiono się, aby pierwsze zaczynały czarne, to czy taka zmiana zasad wywróciłaby do góry nogami całą teorię debiutów, czy niekoniecznie? Panie Marku, pytanie bardzo ciekawe. Białe grają partię hiszpańską. Czarne grają partię hiszpańską. Niczego to nie zmienia. Wariant Morfiego. Wariant otwarty. Czy fischerowski ruch rozsiada? Także, panie Marku, pytanie świetne, ale to odpowiedź prosta. Niczego to nie zmienia. Poszło nam szybko. Jeszcze odświeżymy, czy pan Marek, pan Przemysław coś w międzyczasie nie dopisał, bo on ma taki niedobry zwyczaj. A! Jeszcze pan Piotr Klisowski. Na końcu filmu doskonale pan podsumował. Chyba, bo nie ma głosu. Chyba, panie Piotrze, bardzo panu dziękuję. Zawsze staram się ładnie podsumować. Pozdrawiam. Jedziemy dalej. Tutaj były dobry wieczór, powitania. Chcę powiedzieć, że można ze mną zmienić kolejność kolejność gry. Tam niestety chłopcy 7-letni mają pierwszeństwo przed chłopcami 9-letnimi. Bo jeżeli to gramy późno, to trzeba też iść spać. Pan Bernardo narzeka, że w piątki nie ma turnieju. No też, panie Bernardzie, żałuję, jednakże w ten piątek no grałem jak grałem, tak jak mogę grać w piątek, panie Bernardzie, tak jak mówię. Rano, z samego rana, w środku nocy bazar, potem siłownia, potem przedszkole, jedna szkoła, druga szkoła, 19.45 jestem w domu. Panie Beny. Także, panie Bernardzie, przepraszam. Tu już do pana Benego.
Wstawił pan ostatnio świetną partię Tala Karpowa i swoją własną, Zielińską, ale znowu nieciekawa partia Kasparowa, chyba pan go nie lubi. Nie, panie Ben, jeszcze raz mówię. Wybrałem partię pod względem kodu debiutowego, ażeby zbliżyć do 20. Tam 4 czy 5 kodów debiutowych, nie ma 20 partii. Wybrałem pod względem kodu debiutowego, mam świetne partie Kasparowa, czekają i nie przeminą, panie Beny. Nie przeminą. Pan Piotr będzie miał wspomnienie z radosnych szachów. Pan Biceps chwali mnie, że nie widziałem pułapki pana Bicepsa, cię przed nią obroniłem. No tak, no zrobiłem ruch wzmacniający pozycję i przy okazji przykryłem pole F3. Nie ma co odbierać partii Kasparowa, że się postarzał. No po prostu mógł mieć słabszy dzień. Mógł mieć słabszy dzień. Pan Grzegorz Szpak. A gdzie można zadawać panu pytanie oprócz transmisji? Panie Grzegorzu, w komentarzach do partii można zadawać. Odpowiadam na pytanie z transmisji mogę pominąć, mogę przegapić. Natomiast pytania w komentarzu do opublikowanych filmów nie przegapię. Najlepiej tam. Czasem zaglądam jeszcze do, można odpowiadam na pytania z listów, bądź na Liches. Lecimy dalej. Pan Rajer pyta, czy gramy na bicia w przelocie. Panie Rajer, czasami gramy. Pan Piotr pyta, czy turniej, czy symultana. Panie Piotrze, turniej w poniedziałki, symultana środy, w piątki gra z widzami. Pan Kur, według mnie najlepsze książki szachowe to Moi wielcy przeciwnicy i 2 tomy agresywnych szachów. Panie Kurze, a to jaki punkt odniesienia pan ma? To jest bardzo ciekawe, jakie książki pan jeszcze przeczytał. Kraina szachów jakoś nie wywarła na mnie wrażenia. Oczywiście książka. Może panie Kurzek, podróż do krainy szachów była trochę za trudna. Proszę przejść drugi, trzeci raz. Więcej pan zrozumie i wtedy może będzie pan miał inne spojrzenie. Czegoś nie widziałem. No trudno, no niestety, tak jak mówię, piątki są dla mnie trudne i lecimy dalej. Pan Wermisty cieszy się, że walczył ze mną jak równy z równym. Zdrówko moje, dobrze. Kamera niestety czasem przestaje działać. Jakiś ruch w tle się zrobi czy coś i kamera koncentruje się na czymś innym. Jedziemy dalej. Trzeba szybciutko. Pana Jacka, jeszcze raz przepraszam, nie mogłem najpierw zagrać z Igorem, panie Jacku, bo tak jak mówię, wybieram od młodszych. I jeszcze jedna sprawa, panie Jacku. Kamil jest moim bezpośrednim uczniem i też ma z tego powodu pierwszeństwo. Pan Rajer zadaje bardzo ciekawe pytanie. Jak zrobicie mistrzlick, to prosicie o cofnięcie ruchu, czy poddajecie partię? Jeżeli jest powód, żeby poddać partii, to trzeba ją poddać. Natomiast cofanie ruchów, no jest po prostu, że tak się wyrażę, nieeleganckie. Gramy na odpowiedzialność, trudno. Jest to taki sam błąd, jak każdy inny.
Dobra, lecimy dalej. Dobrze nam idzie, szybciutko to poleci. Uwiniemy się w kwadrans. Pan Benny, w perłach kompozycji, no spróbuję. Spróbuję zrobić to, co pan Benny proponuje taką pozycję. Biały, król G1. Skoczek D6. Skoczek C4. Pion G7. Czarny, król F4. Wieża D3. Białe wygrywają. Jedno z bardziej efektywnych stylów, jakie widziałem. Ciekawe, czy rozwiązałby pan 23 sekundy. No nie mam tu tego włączonego, więc nie, ale idea jest prosta. Trzeba w jakiś sposób przesłonić hetmana. Trzeba odebrać królowi pole G3. Można to odebrać albo zaciągnąć wieżę na D2. Stąd można, bo nie ma możliwości przesłaniania, więc prawdopodobnie trzeba zacząć od ruchu król F5 lub król E4, znaczy skoczek F5 lub skoczek E4. Aczkolwiek ten skoczek przesłania linię E, być może, że robimy efektowny ruch królem. Efektowny ruch królem byłby królem do rogu, ale wtedy nie ma szacha. Mata tu nie widzę. No grozi wieża G3. Trzeba się obronić przed wieża G3. No myślę. Panie Benny, jak pan widzi, w 23 sekundy już się nie wyrobiłem. Skoczek E5 nie pomaga. Ja nie wiem, czy to jest to może być też zadanie, że jak nam odda wieżę, to dorobimy trzeciego skoczka, żeby nie było pata. No zadanie jest trudne jest. Jeszcze raz. Grozi wieża G3. Przydałoby się, żeby wtedy koniś skoczył tu. Po skoczek E5, wieża G3. Odchodzimy, bije, nie damy mata. Po skoczek E5, król E5. I mamy król E2. No zobaczmy. A nie, no, co ja, panie, tego, tu jeszcze jest szach na E6. Można zacząć od skoczek G3. O, panie Benny, nie dam rady, jeszcze raz myślę. Skoczek F5. Wieża D8, skoczek D3, no nie widzę. No nie widzę, panie Benny, poddaję się, jedziemy dalej. Nie mam tyle czasu, 23 sekundy minęło. Już pan wie, że w 23 sekundy nie rozwiążę. Pan Benny, dlaczego w szachach nie było fachowego oszusta? Bo to dziś żaden problem. Panie Benny, zdziwiłby się pan, żeby daleko nie szukać. W Policach, na lewym brzegu Odry. Młody człowiek z Białegostoku i drugi młody człowiek, już on taki młody, już nic więcej nie powie. Jedziemy dalej.
Jedziemy dalej. Czy w Warszawie jest jakiś wesoły klub szachowy w tygodniu pograć w realu? Nie wiem, ale polecam park w Powsinie. Nie wiem, czy tam zimą się gra, panie Beny. Jak pan mieszka koło Powsina, to będzie pan miał blisko w domu. Pan Kur cieszy się, że książka szachowa Mój system jest bardzo fajna. Bardzo się cieszę, no ale jak pan powiedział, gorsza od książek Kasparowa. Jedziemy, jedziemy. Debiut Elszada. O co miałem o debiucie Elszada? W debiucie Elszada gramy tak. Przerzucamy konia tu i tu. O co chodzi? Po pierwsze, te cztery piony są mocno cofnięte. A skoro one są mocno cofnięte, to czarny musi wykonać dużo ruchów, żeby je rozbić. To jest dużo ruchów. Te cztery pionki, jak idą do przodu, potrzebują wsparcia i bardzo łatwo jest popełnić błąd. Komputer ocenia, że debiut Elszada jest zły z różnych przyczyn, ale najważniejszą jest, że daje przeciwnikowi przewagę przestrzeni. Ale przewaga przestrzeni sprowadza się do tego, no, że właśnie tymi pionkami trzeba iść. Z kolei robi się atak na skrzydle. Jeżeli biały zbuduje domek, przykładowo, to czarny skoczka tu przerzuca i gra G4, żeby skoczek gdzieś poszedł, bo tu zbije. Z kolei ruch C6 ma na celu przerzucenie hetmana do ataku na króla. To są takie, że tak się wyrażę, podstawowe idee w debiucie Elszada. Sprowokowanie białego, żeby bez przygotowania rzucił się w centrum pionami. Tyle na razie powiem. Natomiast można by zastosować żubra, a że i te żubra, żeby nie obalać debiutu Elszada, tylko grać w szachy. Panie Grzegorzu, pytanie, czy słyszałem o legendarnym Duńczyku Larsenie, to jest takie, no, no nieeleganckie. To może pan spytać Pawełka czy Maciusia, ale panie Grzegorzu, no po prostu nie doceniam, nisko ocenia pan moją kulturę szachową. Pan Andrzej, o, nie widziałem tego pytania. A grał pan w szachy może z jakimś politykiem albo muzykiem? Wiem, że Kasparow z kimś tam grał. No, no jak rozpoznałem, no grałem tam. W Parku Praskim mi się zdarzyło z 10 lat temu, czy 8, czy 9, grać z Poncyliuszem Pawłem, jest taki. Spotkałem go 2 miesiące temu, jak wychodziłem z galerii Młociny, z siłowni, to tam stał. Z tym drugim byłem ministrem kultury, zachęcali. Wtedy go nie poznałem, przypomniałem sobie w domu, że to był on. Z kim jeszcze grałem? No, z moim uczniem grałem, znaczy uczyłem ucznia mojego, Bartka, a podobno panie, kto to pytał? Panie Andrzej, no przecież moim uczniem był znakomity polski bas Rafał Siwek. W latach 88-89
z półtora raza był na moich zajęciach i pamięta, także to nie wiem, czy to muzyk, jak to jest bas. Ale jeszcze w szóstym roku, jak mnie spotkał, to w 2006 roku jeszcze się przyznał do tego. Także lecim dalej. Pan Piotr się cieszy, że bardzo ładnie grał. Pan Grzegorz. A dlaczego sukcesy naszych szachistów nie są komentowane w telewizji? Panie Grzegorzu, może telewizja nie ocenia tego jako sukcesy naszych szachistów. Proszę zadzwonić do telewizji, do różnych. Pan Benny, jak ćwiczy rozwiązywanie kombinacji, tak żeby później widzieć kombinacje podczas swoich partii, a nie tylko? Ja już mówiłem. Ja mówiłem. Badać motywy szachowe. I tu bardzo mało osób rozróżnia motywy od idei kombinacji. Większość, jak te barany z angielska, mylą motywy z kombinacjami. Figury czarnych stoją na linii działania białej wieży. Motyw geometryczny dla wieży. Wieża na tę linię chce wskoczyć. Motywem jest motyw geometryczny dla wieży. Ideą kombinacji podwójne uderzenie. Kolejny motyw. Motyw geometryczny dla gońca. Ideą, tematem kombinacji jest podwójne uderzenie. Słabość ósmej linii. Słabość ósmej linii to jest to. Wieża wpada na ósmą linię. Słabość pierwszej linii. To są motywy kombinacyjne. Zaawansowany pion. Motyw kombinacyjny. Związanie. Drugi motyw kombinacyjny. Związanie może być ideą. W tym przypadku jest ideą, bo wiążemy i to już nawet nie jest odciągnięcie. Odciągnięcie to jest idea, temat kombinacji. Zaawansowany pion. Król w siatce matowej. Szach. Ofiara hetmana na zaciągnięcie króla pod wieżę i odblokowanie linii. No i forsowny mat. Ideą była tak. I tu jeszcze w tym pierwszym jest no niebroniona figura. Niebroniona figura. I tych idei ja nie będę teraz wykładał wszystkich. Ale pani Benny, to się sprowadza do tego. Pan Robert Edinburgh poleca małą encyklopedię debiutów z 85, 84 rok. Polecam. A może jest 85, a zawartość na 84. Pan Sebastian Natoniewski martwi się, że nie mógł zagrać. Zapraszam jeszcze raz. Dobra,
przypadkiem szybciutko odpowiedziałem na wszystkie pytania. Zobaczę, czy tu ktoś w międzyczasie nie dołożył trudnego pytania. Nikt nie dołożył. Dziękuję za uwagę.